Nie rozumiem, czemu ta gra nie może zapamiętać moich ustawień. Naprawdę nie rozumiem tego. Przecież mamy takie coś. Takie coś. Załóżmy, bo nie jestem pewna. Nie, nigdy tego nie pamiętam. Wygładzenie krawędzi, światło i cienie. Ta. Tekstury, detale Simów. To wszystko światło i cienie, tylko na średnie ustawiam i coś tam było jeszcze takiego. Dokładnie. Dobra, całe szczęście, że ta gra się uruchamia w miarę szybko. Całe moje szczęście. No tak. A niech ja sobie przypomnę, bo już tak dawno nie grałam z wami w to. Pewnie parę miesięcy, że zapomniałam, co ja tutaj mam robić. Mamy wybrane jakąś misję, zaginione dziecko. I co, mamy 550 zasobów byśmy mieli. Czemu to się nie przewija na krawędziach? Halo. Ile my mamy tych budynków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To już nam się nie uda tam tego zrobić. No nic, no to trudno. Bywa. Czasami jest jedno ważniejsze od drugiego. Cóż, bywa. Pamiętajmy, że przyszliśmy się tu generalnie bardziej pobawić niż... koniecznie expić. Znaczy, no chciałam robić te osiągnięcia, ale zrobię co się da po prostu, jeżeli będę grała dłużej. Trudno. Tak, ja wiem, że ty jesteś głodna. Angielskie ziele. Chociaż tobie to pański list taki mądry list, z tego co pamiętam najbardziej. Kiedy masz drugie zadanie badać? Dobra, połazisz, poznajdujesz. Jak ty stoisz z jedzeniem? A, coś tam masz. Dobra, to możesz wrócić do siebie do domu. Co ty masz badać? A, widzę, że jest... A nie, nie ma starego układu, bo jakby był stary układ. To by było inaczej.
czego to zazwyczaj to jeszcze tu brakuje? Niczego, dobra. A, klatki na papugę ewentualnie. No, ale to tam. To jest akurat szczegół. Najlepszą laskę kupić. Mrok, siła powietrza. Mrok, siła powietrza. Energia powietrza, światło. Energia powietrza, światło. Dobra, i teraz tak. Generalnie muszę zrobić, żebyś ty była trochę bardziej szczęśliwa. Bo z tego co pamiętam, to nie trwa długo ta misja, więc... Siku zrobiłaś? Otwórz spiżarnię. Ty! Coś pochrzanili. Coś się pochrzaniło, dobra. Świeże już. I mistyczny napar. Dobra.
ta kłótnia. Stroić przecież i wieszczyć przez chwilę. Od razu zapiszmy. Jeszcze raz wietrz, ale ja bym wieszcz, wietrz. Ale ja bym sprawdziła, czy jest. Wiecie co, jakieś osiągnięcie związane z magiem. Pewnie jest jakieś. Gdzie w środku nocy możesz iść, żeby kogoś namówić? No właśnie. To nawet o tej porze ludzie stąd wychodzą. O kurde. No cóż, no to będziesz się uczyła na własnych błędach. Mnie denerwuje ta poświata tutaj i próbowałam w opcjach ją wyłączyć. Tutaj to tej poświaty aż tak nie widać, ale potem wam pokażę, co mnie denerwuje. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia raczej oprawy graficznej tej gry, a nie moich ustawień. Że nie będzie miał nic przeciwko. Że sobie tutaj powieszczysz.
Dobra, szukamy teraz jakiegoś pirata. Znajdziecie go. A ja w tym czasie poszłabym coś jeść. Kamera jakiegoś pirata. Nic na to, Roger. Akurat wyjątkowo dzisiaj nikogo nie ma, wieśniak. Serio, akurat dzisiaj tu żadnego jest jakiś pirat. Dobrodziejka. No mam, tak, co poczułem killi, to było podpisane. A może z członkami gildii się ożenić, a czemu nie? Niezła wada. Ha,
Aj tam. Ale się drzesz. Spotkałaś, zakochałaś się, zaręczyłaś. Nikt wam nie każe czekać ze ślubem. O, właśnie, to światło mi przeszkadza. Takie prześwietlenie, nie wiem. Chyba część tej gry po prostu. Dobra, co ja miałam jeszcze poprosić trzecią osobę o wpłynięcie? No kto może szukać? No kto będzie dobry w szukaniu? Hej, Herold, gdzie jesteś? Ja słyszę Herolda, gdzie on jest? No, a tu jesteś, ale się schowałaś. Dobra. Dobra, powinni szybko znaleźć. To ja idę do kramu. Żarcie jakieś znaleźć. Te przepisy. A, mogłam sobie kupić lepszą laskę. Ale to sobie kupię u tego naszego mistrza Kowalskiego, gdzie un jest. Ty. Łysapało ty! Sprawdzam, czy tu jesteś jeszcze. Chciałam cię trochę dotknąć.
Dawaj, suka cebulowa. A, już mam platynę, dobra. To żeby mieć platynę, to robimy taki myk. Tylko najpierw zaprosimy na lokację. Iście trzeba było kuć żelazo, póki gorące. Myślę, że póki nie ma kościoła, to sala przyjęć będzie odpowiednia. Ezu. Serio, nie mogę mojego... Zaprosimy po prostu. Gdzie ty jesteś, mój narzeczony? Ty, halo? Teraz zacznie cena spadać. O! Gdzie jesteś? Chopie. O! Przyjdziesz zaraz? Dobra, ślub bierzemy. Weź ślub. Zajęty. Leć, całuj go. Niech wie, po co tu jest. Romantyczne. Ogłośnij przemijające posiedzenie. I bierz ślub tutaj. A co? Nie. Nie, nie jest to zwołana. Łobuzie ty. Skocz w ramiona. Ja wiem, że jest tchórzliwy. Nie. Halo. Umieram. Umieram. Po prostu chodźcie tu oboje. Nie.
Wiem, że szybciej bym poszła, gdybym miała kościół i mu zaproponowała w kościele, ale... W końcu się udało. Tak. Mamy gości weselnych. Wszystko tam dobrze? Tu się ślub dzieje. O, aniołek przyleciał. Oficjant. No, buzi, buzi, wymieńcie się. Super. No i będziesz miał, chłopie, problem, bo u nas nie ma żadnego łóżka, więc tak jakby noc poślubna to, to tylko w teorii, nie? No, idź sobie gdzie chcesz. A ja, bo mi zaczyna spadać wszystko, daj mistyczny napar. A się przyda. Nie spytaj chłopca, czemu zniknął. Kura. 230 punktów zasobów. Dobra, i co teraz za zadanie? Jak my stoimy? Mapa terytorium. A, przygodzin jest już złapany. Dobra. Dieta bestii. Tu mam 20 pezetów. Gdzieś jest coś ciekawszego? Tu 30. Tu 10 jest. Tu jest 20. Czy 20? 20 i 20. Tu 30 za 2 punkty. Tu 50. 30 za 2, a tutaj za 3,50. Z tym, że jak to tu mówi? Minus 1 sztuk mieści. Dobra, to czyli bierzemy tą misję za 3 tylko, bo tu jest 30. Dobra, to powiedzmy tylko, że będzie z gildii. Dobra, nie ma problemu. A to? Tylko zobaczymy, jak to wpływa tutaj. Będzie max. A, ale to mnie tam nie obchodzi w sumie. No to niech będzie następca tronu. Napiszę oświadczenie do wszystkich obywateli, aby wiedzieli, że szukam pośród niegodnej matki do mojego dziecka. To ważne, że szukamy matki. Dobra.
Oj, ile my tu mamy rzeczy. Czy musimy wziąć ślub? Tak się zastanawiam. Czasami jest mi łatwiej złapać za jedno zamiast za wszystkie, ale to w sumie powinnoś mieć. No, żurt niech se będzie jakoś tu posegregowane. I to jabłko to raczej powinieneś mieć tutaj i to też, bo ci się tam nie przyda, to zepsute. Dobrze. To jeszcze weź napitek. Poszczuj sokołem milenium. Napisz oświadczenie. Współobywatele miasta. Boże. Obie korony, żeby im odbitne. Dobra. Dla ciebie to nikt nie będzie wystarczająco dobre, ale możemy się postarać. Najpierw to koniecznie musimy podlecieć w górę z oceną misji. Także taka trochę szczujnia. Dobra, żebyśmy się nie pomylili. Ją masz. Więc wtrąć w dyby. Żeby się nie udało. Dobra, wyciągę papugę. Poszczuj sokołem, a my nie mamy sokoła. Hej, sokoły. Dobra, miałeś iść w dyby. A czemu nie? Maszałów, soku, ara i papuga mamy. Już będziemy mieć wszystko zwierzątka. No, wyjmuj swojego ptaka.
Poszczuj sokołom. Dobra, baw się, Jan. Już nie zdążyliśmy za dużo. Gospańska. Czemu nie? Z całą pewnością będziesz się teraz mył. Dopiero co się myłaś. Chciałabym, żeby to przynajmniej doleciało do złota, wtedy się wykąpię. Zobaczymy, czy to jest możliwe. Pierwszy raz, jak zobaczyłam to przy mojej słabej grafice, to mówię, Jezus Maria, czemu ta posadzka tutaj wszędzie jest brudno? Powiem wam, że się chwilę zastanawiałam nad tym, żeby zrobić sobie tak, że nagrywam i od razu streamuję, ale po prostu z moimi doświadczeniami przy sporze i w ogóle z tym, że czasami mam obowiązki domowe, które muszę ogarnąć. Czekamy do platyny. I zapisujemy ponownie, chyba. Tak, mamy 1 godzinę. Aż nie dojdę do tej platyny normalnie. Co ja tu mam zrobić według nich? Królewski uścisk przyjaźni, dobra.
Aha. Zapisz w dzienniku. Tak, zapiszę to w dzienniku, tak. Z całą pewnością o tej porze będę coś zapisywał. Dojdzie mi w końcu. Do platyny nie miałam nic innego na myśli. No i mamy platynę, super. Dobra, to teraz możemy robić wszystko. Sporządź wpis. Idź spać. Oczywiście, że chcę, żeby się poddał miłości. To mnie to nie jest głodzien. Mamy platynę, więc możemy już iść i kończyć. Kończ właść wstydu oszczędź. Idziemy oczywiście do członkini gildii. Powiem szczerze, tak, z twarzy to ona jest wyjątkowo taka se. Znaczy, królowa musi być piękna. Chciała jej cechy poznać. Trzy
trzecia cecha. Co mi się zbugowało? Dobra, wręcz ten list miłosny. Tak, jeszcze cnót będziemy szukać. Empatia. Pieczonego szczura zrobić. Dobra. Polaj na wielkiego niedźwiedzia. Nie, nie. Wszyscy nagle głodni, jak ja głodny. Ale mi ocena spadła, nie? Kłóć się, a potem przeproś. To z niecnotą się mogę kłócić. A potem przeproś. Dobra. Głęboka jaskinia. Ja to polecę w tym momencie spać. A teraz to my na chwilę wyjdziemy. Główne zapisz.
To było wredne. Nie dość, że stała nad królem, jak się kąpał, to jeszcze się z niego śmiała. Ale najpierw odwiedźmy twoją oblubienicę. Dobra. Kogo mogę poprosić o za głęboką myśl? Ciekawe, no to skoro padł, to teraz jeszcze Herod. Tak, pierwsza porada od magiczki. Ten, kto nie zagląda do podołu osądu, nie ryzykuje, że do niego wpadnie, a także nie zdobędzie wiedzy, jaka spoczywa w jego głębi. A Herod, nie zakładaj zbroi idąc do łóżka, o ile nie śpisz w smoczej jamie. Dobre. Kto jeszcze mógłby mi coś ciekawego powiedzieć? Kto jest bardzo uczony, światły i w ogóle, przepraszam, w tym królestwie? Moja doradczyni. Inaczej by nie była moją doradczynią. Halo. Okazja nie przychodzi sama z siebie. Nawet król Danilo wspomniał mu się znać samodzielnie. Pisać swoje przemyślenia. Jeżu. I się zaraziłeś chorobą od kogoś? Niech zgadnę. Z kim się całowałeś znowu? Łak mi. No, z całą pewnością. Pisze, ja zobaczę, czy twoja małżonka robi cokolwiek. O! Ćwiczy noże.
Idź ty. Postaraj się o komplet płodności z rozmnożna. Dobra. Smaku granatu. Proszę cię bardzo. Ciężarna. Hej, spójrz, ciężarna samica wieloryba. Myślę, że się do mnie uśmiechnęła. Jak kto te teksty wymyśla? Na pewno musisz się wybrać po. Uhu, uhu. Ciekawa, czy mogę czarodzieja o uzdrowienie poprosić. Oczywiście, gdybym go znalazła. Gdzie jesteś, magiczka? Zaklęcie płonącego miecza. Przecież bał się, że jego miecz może być nieostry. Myślałam, że będziesz miała cokolwiek, co mi pomoże. Masakra przy takiej misji. Idź lepiej spać. Babeczka se trochę poczeka. Lekkie przeziębienie, dobra. Może być. I rozpoczął się rytuał płodności. On przyniósł tylko to, na całe żarcie i wszystko.
poślubić? Gdzie ja mogę poślubić potencjalnego rodzica? Zaprasz na lokację. Widzę, jak się zajmujesz czymś innym. Muszę się trochę postarać. Pra Meshrib, Kaelin. Halo. Dobra, weźmiemy ślub tutaj. Chociaż wolałabym w sali przyjęcia, jest po prostu tak głupie. Oczywiście mam sposób na to, żeby ją tutaj zwabić. Co prawda będzie to bardzo głupi sposób, no ale skoro ta gra jest głupia, to czemu? Czemu ja mam się starać? Mniej więcej, dobra. Dobra, nie lizać mi się tu. Kurna. Wracaj. Dobra, koniec. Nie! Stój! Kurna, ja cię zaraz zawalę. Stój! O mój Boże! Koniecznie chcecie wziąć ślub w kościele. Stój! Nie idź nigdzie. Nie idź nigdzie, głupia. Powiedziałabym kto. Trudno. Stój. Już mi to obojętne, gdzie weźmiecie ten ślub. Może być tu. No. Uben Hovik, Sheyun Sharo.
Woodson, Ronnef, Canel. Bendis, Wagram, Fink. Te i zęby końskie. Nie wiem, Synale, czyli. Płacz jest nieważne. Oh, Casey Logan. Mi sombra. Preskel potion. Strategię gotową. O masakra, kiedy stukie. Długa misja. Super, w końcu. Zaglądać. Mam nadzieję, że po wszystkim pójdziecie spać. Nienasycona kobieta. Dajesz. A ty co? Myślisz, że już skończyłaś? Sama namawiałaś. Jeszcze. Może się znudzić. No. Raczej. Wyszła, bo była głodna. Tak, to jest zawsze odpowiedź. Dlaczego? Weź, wypij sobie kompot płodności.
Ty. No to znaczy, że już jest w ciąży, skoro się przebrało. Nie lubię tego robić, ale generalnie skoro jest osiągnięcie. No chyba rodzi. Ciekawe, czy teraz mogę ją wezwać do łóżka. O. Nie mogę. Gratulujemy nowego chłopca. Jak dać mu na imię? No to tak. Mm.
Nic ci nie pomoże, no. Połóg jak barabara. Dobra. Z dzieckiem, a nie z członkinią gildii. No okej. Okay. Przytułowasa. Taki bobas. Super. 60 nawet dostaliśmy. Pięknie. 290 punktów zasobów. Słowa 410. No dobra. A. Może zapiszemy. I poszukamy czegoś. Myślę, że to będzie okej. Nie. Chociaż. Za 40. No, zabijmy sego. Czemu nie? Rycerz monarcha, bo szpieg, no to monarcha znowu. Czarodziej. Dokładnie. Aj. A może nie czarodziej? Skoro mogę, to czemu nie? Dokładnie. I będzie tak.
I w ten sposób kończymy dzisiejszy. I tak trochę sobie żeśmy pograli. Nie ma co. Także na tym skończymy dzisiejsze wywody. Będziemy mieli dwa śluby z członkami gildii, więc jeszcze teraz pozostanie. Ten. Znaczy mamy dwa, to będzie trzeci. Rycerz będzie czwarty. No nie? Barda trzeba będzie zrobić i wtedy będziemy mieli kolejne osiągnięcie. Dobra, nie przedłużając. Do widzenia.